bez picia alkoholu, bez rozwodów, bez smutku, bez spania, bez wszystkiego tego, co ma człowiek. Bo super. To będzie mogło, wiesz, non-stop, pompować. Prawdopodobnie w ciągu 10 sekund będzie mogło wynaleźć więcej rzeczy i przemyśleć, niż my żeśmy zrobili w 15 tysięcy lat. Zupełnie grę zmieni sztuczna inteligencja, zupełnie. Nie poznamy świata. Jeśli powstałaby realnie sztuczna inteligencja, czyli byt, który się jest w stanie sam ulepszać, wynajdować rzeczy i udoskonalać, i on jest sztuczny, byłby albo programem, maszyną, zupełnie zmienia to zasady gry. Ale taka sztuczna inteligencja chyba nie jest w stanie w pełni zastąpić człowieka. No. Jest w stanie moim zdaniem stukrotnie czy milionkrotnie zastąpić człowieka, bo jeśli byłaby prawdziwie autonomiczna i inteligentna. No właśnie, jeśli byłaby prawdziwie. Nie mówię o lodówce, która jak jest za ciepło, to ona zrobi, że jest zimniej. Nie o tym mówię. Mówię o czymś, co ma świadomość i jest w stanie wynajdować kolejne rzeczy, bo to też, jeśli to ma świadomość, to też pewnie wynalazczość będzie miało, będzie wynajdowało rzeczy. Mm-hmm. Bez picia alkoholu, bez rozwodów, bez smutku, bez spania, bez wszystkiego tego, co ma człowiek. Bo super. To będzie mogło, wiesz, non-stop, pompować. Prawdopodobnie w ciągu 10 sekund będzie mogło wynaleźć więcej rzeczy i przemyśleć, niż my żeśmy zrobili w 15 tysięcy lat. To zmienia zupełnie postać rzeczy. Zupełnie. Sztuczna inteligencja, jeśli by doszło do wynalezienia sztucznej inteligencji. Wiesz, są teorie, że to już dawno się temu stało i my jesteśmy w jakiejś takiej grze zrobionej przez właśnie sztuczną inteligencję. Ale no tak, są też teorie, że kosmici byli na Ziemi. Dokładnie tak. I tak, że jesteśmy Simsami sztucznej inteligencji i takich gier może być też miliard czy bilion. Czy... No tylko wiesz, bez alkoholu mówisz, sprzedaż alkoholu to też są wpływy dla budżetu państwa. I... Ale to w ogóle nie będzie miało znaczenia, bo to zmienia zasady w ciągu 10 sekund może zmienić zasady gry. Bo to będzie szybko. Zrozum, że komputery działają z prędkością światła i to, co dla nas jest, wiesz, ty potrzebujesz 10 lat, żeby zmienić swoje życie, czy 5. A takie coś może potrzebować 10 sekund czy 10 milisekund, żeby zmienić wszystko wokół. To zupełnie zmieni postać rzeczy, jeśli by było autonomiczne, prawdziwe. Nie mówię o mikrofalówce, która dzwoni do ciebie, jak pizza jest skończona. To nie jest to jest marketingowy zabieg, że dodanie, że to jest inteligentne. Tak, nie jest inteligentne. Ja się jednego boję, że ta sztuczna inteligencja, jeśli powstanie, to w pierwszej sekundzie czy 10, ona będzie dzieckiem, tak jak, bo to będzie nowy twór. I czy ona nie zniszczy świata wtedy, jako dziecko? Dziecko jest nieprzewidywalne. Jeśli przejdzie ten okres dzieciństwa, który może trwać 5 sekund, czy 5 minut, nie wiem ile dokładnie, to potem może zacznie, tak jak dorosły człowiek, ważyć, zastanawiać się, może w ukryciu pozostanie przez jakiś czas. Natomiast jako rozwydrzony bachor, jeśli zastrza całego Instagrama w ciągu jednej sekundy, przetworzy go, to stwierdzi, że to nie ma sensu i wysadzi w powietrze. Tego się boję. Na przykład schakuje elektrownie atomowe, żeby one wszystkie w pewnym momencie reaktory... Jeśli to będzie śmigało po internecie, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało dokładnie. Ale to może być po prostu program, który śmiga po internecie. Jest wszędzie, a nie ma go nigdzie. I będzie już za 10 lat, tak? Tak jak mówiłeś. Nie mówiłem, tak nie. 10-15, że wyprą kryptowaluty pieniądz bankowy. Okej, okay, a nie tak. Mówiliśmy o tym. Okay. O, nie mam pojęcia. Może nigdy, może za 10 lat. Miejmy nadzieję, że nigdy, bo to jest nieprzewidywalne. Ale już dużo mówią o tej sztucznej inteligencji, więc myślę, że może to być już za Putin jakiś czas właśnie. Putin się wypowiada ostatnio. Jeśli tacy ludzie mówią... Putin powiedział tak. Kraj, który wynajdzie sztuczną inteligencję, zyska przewagę nad pozostałymi. Nie do końca moim zdaniem to jest zrozumienie. Jest w stanie, zrozumienie, bo on nie opanuje. Opanować. Dlatego to zmienia wszystko. Myślący, inteligentny człowiek zawsze będzie. To nie będzie jak z bronią atomową, że mamy broń atomową, więc mamy przewagę nad tymi, oczywiście, bo mamy rakiety. Nie, to się wymknie. To się wymknie, bardzo szybko się wymknie. Albo zniszczy świat jako dziecko, przez tą chwilę pierwszą, albo się wymknie i pozostanie na przykład w ukryciu przez jakiś czas. Może już jest, nie wiem.
czeka po prostu na moment. Co z nami zrobi, pytanie, bo może postąpi z nami jak z aborygenami, że nam zostawi sobie 5 areste aut, bo po co mają zasoby zużywać. Może będzie tak wielkoduszne, że pozwoli dotrwać nam do końca. Nie mam pojęcia. Strasznie się robi szaleńczo w tym programie. Bardzo nawet.